zostanie nawróceni. To jest stosowane wymiennie, więc będziemy też to stosować wymiennie w nazywnictwie naszym. W Piśmie Świętym też te rzeczy wymiennie odczytujesz. Czy to czytasz pokuta, opamiętanie, czy też upamiętanie w różnych miejscach, czy też nawrócenie, to są rzeczy stosowane wymiennie w różnego rodzaju elementach Pisma Świętego, w różnych miejscach. Do zdefiniowania tych słów Nowy Testament używa dwóch zwrotów. Pierwsze to jest epistrafo, a drugi to jest metaneo. Epistrafo oznacza zawrócić naokoło, czyli o 180 stopni w drugą stronę. Nawrócić, czyli odwrócić się ewentualnie, czy też obrócić się wokół. To jest epistrafo. I metaneo oznacza poddać się zmianie myślenia w obrębie myśli i uczuć. To jest ważne, jaka jest geneza tego słowa. Czyli dokładnie metaneo oznacza zmienić zdanie lub cel, lub też zmienić zasady i praktykę. Czy też generalnie zreformować coś. To jest metaneo. Zmienić zdanie, zmienić cel, do którego się zdążało. Czy też zmienić zasady, którymi się kierowało do tej pory. Czy też praktykę w jakiejś dziedzinie. Czyli metaneo, typowa forma zreformowania czegoś. Stary Testament używa też dwóch słów na opis pokuty, czy też opamiętania, nawrócenia. I pierwsze słowo hebrajskie to jest teszuwa i dokładnie oznacza ono powrót. Kiedy Żyd mówi teszuwa, to oznacza powracam, wracam. Czyli szedłem gdzieś, pomyliłem się, doszedłem do wniosku teraz, że należy wrócić. Słowo ciekawe, bo ono oznacza również skruchę, zawrócenie ze źle obranej drogi właśnie. Co ciekawe, jest stosowane do tego, o czym się mówi, tak zwanego powrotu do ziemi obiecanej. Jest też teszuwa, czyli wracamy do ziemi obiecanej. Też teszuwa mówi się, kiedy się wraca do światła Tory, czyli ktoś odszedł od tej prawdy związanej z Torą i wraca. Teszuwa też się mówi, kiedy chodzi o uratowanie kogoś, zbawienie, wyrwanie z czegoś, teszuwa. I to jest pokuta ku zbawieniu. I drugie słowo to jest naham. To słowo oznacza stanowczą i świadomą decyzję człowieka o zmianie jakiejś rzeczy. A więc mamy te dwa słowa. W Starym Testamencie teszuwa i naham, a w Nowym Testamencie epistrafo i metaneo. Zarówno epistrafo, jak teszuwa są zainspirowane przez Boga. To Bóg do nich pociąga. To dzieło Chrystusa jest podstawą tego wszystkiego. To znaczy, że do pokuty pociąga Bóg. On daje pierwszą inspirację. Na przykład Ewangelia. Głosi ktoś Ewangelię, no i w Ewangelii ktoś przyjmuje Ewangelię. Ewangelia to jest ten głos Boga, który zachęca do zmiany. Prawda? Czyli Bóg mówi, przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Oddaj mi swoje życie. Czyli ta inspiracja idzie od Boga. Czyli widzimy, że pokuta, ona się dzieli na dwa elementy. Ten pierwszy element jest od Boga. On mówi, zrób to człowieku. Albo też, kiedy już jest człowiek nawrócony do Boga, to określone prawdy Boże, one mówią do nas. I to jest ta inspiracja Boża. Bóg mówi, ta rzecz jest taka i taka. Trzeba tak i tak. Natomiast metaneo i naham to suwerenna odpowiedź człowieka. Czyli pokuta dzieli się na dwa elementy. Pierwszy element to jest inspiracja od Boga. Drugi element to jest decyzja człowieka. Pokuta jest dwuczłonowa i zawsze taka będzie. Bóg nigdy nie każe ci się zmieniać, jeśli najpierw cię nie poinformuje o czymś, tak?
To nie polega na tym, jak wielu chrześcijan myśli, o tym będę was w przyszłości uczył, że Bóg, o, czekam aż Bóg mnie przekona. Duch Święty nie przekonuje ludzi w Kościele o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, tylko przekonuje świat. Duch Święty nie przychodzi do chrześcijanina i nie wykłada mu po raz tysięczny tej samej rzeczy, bo tak nie robi. Bo tak nie działa. Duch Święty wkłada swoje prawdy w ciebie i ty te prawdy znasz. Ja często rozmawiam z ludźmi, pytam się, dlaczego nie przynosisz pieniędzy do Kościoła? A on mówi, jakoś nie jestem przekonany przez Boga. Ja mówię, ty, chodź, czytasz Pismo? Co tu jest napisane? Ale ja nie mam takiego wewnętrznego przekonania. Mówię, ty jesteś chciwy w swojej duszy. I tyle. I tyle. Bo ja byłem chciwy. Byłem mistrzem świata w podpieraniu dziesięciny. Opracowałem specjalny system. Byłem religijnym, chciwym człowiekiem. Polegało to na tym, że odkładałem pieniądze, żeby raz w miesiącu do kościoła nie oddać. Ja mogłem je wcześniej przynieść, ale odkładałem je w domu. Wiecie po to, że mógł odbierać, jak mi brakowało. Miałem taki sposób na to. I był taki okres czasu, zupełnie na marginesie wam powiem, a jak do takich tempaków przemawia Duch Święty. Takich tępych dusz. Wtedy zaczęliśmy pracować z kościołem Spichlerz i otworzyliśmy po raz pierwszy, byliśmy na drodze otworzenia właśnie pierwszego kościoła, czyli nie otworzyliśmy kościoła, ale zaczęliśmy pracować ze Spichlerzem. Mieliśmy pod Spichlerzem otworzyć przesłuchnia naszego kościoła. I byłem właśnie świeżo po podebraniu z dziesięciny. Pożyczeniu, bo tak nazywałem. Pożyczam. Czytałem księgę Malachiasza. W takim byłem dobrym nastroju. I właśnie przeczytałem tam tekst. A to była sobota. Następnego dnia szedłem, jechałem do kościoła. I tam jest ten tekst. Zanieść całą dziesięcinę do Spichlerza. Ja siedzę w tym fotelu i się kulę. Malachiasza mi się zachciało czytać. Mogłem co innego. Kiedy pokazywałem siłę zaburzenia, w ogóle wiesz o co chodzi, nie? Nie, w ogóle wiesz. Pokuta jest z jednej strony inspirowana przez Boga, z drugiej strony wymaga odpowiedzi człowieka. Nie ma czegoś takiego, że pokuta następuje, bo Bóg mnie dotknął. Zarówno metaneo, jak i naham, one wymagają świadomej decyzji. Czyli ja się decyduję na podstawie twojej prawdy zmienić moje myślenie w obrębie myśli i odczuć. Potrzebuję do tego twojej mocy, więc ją ustanawiam przez wiarę, ale ja dziś się decyduję. Ja idę w to, Panie. To jest pokuta. To człowiek zgadza się z Bogiem w pokucie. To człowiek podejmuje kroki do realizacji pokuty. Metaneo jest odpowiedzią człowieka na każdą formę propozycji Bożej, jeżeli chodzi o odejście od kłamstwa. A więc pokuta, czy też nawrócenie, jak kto woli, jest dwustronne i tylko jako takie stanowi Boży oryginał, reszta to jest diabelska podróbka. Na przykład myślenie, dopóki Bóg mnie właśnie nie uwolni, to nie zrezygnuję z tego lub z tamtego. Chrześcijanin chodzi, pali sobie papierosy, mówi, póki mnie Pan nie uwolni. Ja mówię, może się okazać, że cię będzie trzeba z raka uzdrawiać. Kiedyś taki jedyny mówi, a to Bogu przeszkadza, że ja palę? Mówię, nie no, Bogu nie przeszkadza. Przecież ujarany do nieba iść, to nie chodzi o to. Mnie to przeszkadza. Mnie. Mnie to przeszkadza. Tobie to przeszkadza. Ale nie Bogu, no, bez przesady. Ale nie wyobrażam sobie, że stoisz ze szlugiem w zębach na przystanku i głosisz mi Chrystusa, bo chyba niekoniecznie byłbym jakoś zainteresowany tą mocą, o której mi mówisz.
Więc nie czekaj. I ja do ludzi mówię, nie, bo czekam, ale pan nie, mówię, ty po prostu chcesz palić. No weź, no, jak pan cię uwolni, pan się nigdy nie uwolni. Ciebie nic nie uwolni od tego. W ciebie by benefinem rzucił, byś nie był uwolniony. Ci za chwilą na szyi jak szali, i też by ludzie wolni, byś z tych nerwów już szluga i zajarał. Taka jest prawda o tobie. Bo ty nie chcesz pokutować. Ty nie chcesz pokutować. Uwolnienie jest dla ludzi, którzy chcą pokutować, ale potrzebują mocy. A nie dla tych, którzy nie chcą pokutować i myślą, że coś tam im się stanie, bo na ciebie położy ktoś rękę, nogę czy coś tam cię zrobi. Nie tak działa. Pokuta. Muszę wam powiedzieć, że to jest mega istotna sprawa. Pokuta jest jakby częścią życia chrześcijanina. I musimy się nauczyć normalnie z tego korzystać, to jest narzędzie. Zwykłe narzędzie. W Dziejach Apostolskich 17:20 pokazuje pogadane, że Bóg nawołuje, inspiruje, przekonuje, naświetla. Dzieje Apostolskie 17:20. A Psalm 51:5 pokazuje, że człowiek słucha, zagląda w siebie i podejmuje kroki. Cały czas ten związek. Boża inspiracja, ludzka odpowiedź. Boża inspiracja, ludzka odpowiedź. Zawsze z tego składa się Bóg. Nie możemy powiedzieć, że Bóg nas nie inspiruje, bo nas inspiruje. Masz Pismo Święte. Masz głoszenia, masz wewnętrzne przekonanie. Rozumiesz? Żaden człowiek, który realnie jest, chodzi w prawdzie, nie powie mi, że nie ma wewnętrznego przekonania, że jest w jakiejś formie grzechu. No masz przekonanie. Tylko je zagłuszasz, no bo jesteś mistrzem w zagłuszaniu. Nikt nie może powiedzieć, że nawrócenie jest niewykonalne, bo dzieło krzyża jest wykonane. Nikt nie może powiedzieć, ja nie dam rady pokutować. Ja nie mogę się odwrócić od tych grzechów. Nie, nie chcesz. Nie chcesz. To bardzo brutalnie brzmi. Często ludzie do mnie przychodzą i mówią tak. Jestem chory. Dlaczego? Ja mówię, bo chcesz. Nie chcę być chory. Nie chcesz. Chcesz. Nie chcę to ja być chory. Ja jestem zdrowy. Nie chcę to ja nie grzeszyć, więc nie grzeszę. A ty chcesz grzeszyć. Chrześcijanin grzeszy, bo chce. Bo pokuta jest związana z tym, że się podejmuje decyzję. A więc jeżeli chrześcijanin grzeszy, oznacza, że on nie podjął decyzji o niegrzeszeniu. Bo gdyby podjął decyzję o niegrzeszeniu, to by zadziałała moc. Ja zawsze mówię, jak nic nie działa, to stara pokuta działa zawsze. Stara pokuta, rozumiesz? Jest jak Mercedes 124. Trzeba go spalić, żeby przestał działać. Rozumiesz? No musi działać. Musi działać. Musi. Jeśli ktoś mi dał Mercedesa 124. Miał przejechane 400 tysięcy kilometrów. Ten, co mi go dał, mówi, on przejdzie drugie 400. Tak w ogóle bez niczego. Już ten samochód dawno sprzedałem. Jeździ, człowieku, ostatnio nim w Rumunii byli. Człowieku, tym Mercedesem, człowieku. Nic mu się nie dzieje, bo tym samochodom się nic nie dzieje, rozumiem? Taka jest pokuta. Bóg inspiruje i temat zamknięty. Nie ma, że nie inspiruje. Nie ma, takiego czegoś nie ma. Że Bóg mówi, ja nic się nie będę inspirował. Grzesz sobie, grzesz, no grzesz. Poszalej sobie. Nie, on inspiruje. Ale człowiek nie realizuje drugiej części pokuty, czyli nie decyduje. I przychodzi i mówi, ja tutaj się nie mogę od tego grzechu odwrócić. Mówi, nie chcesz, ani nie możesz. Ponieważ dzieło krzyża jest dokonane. Jest moc uwolniona. Nie. Moc, którą się ma dostać, ale ona jest uwolniona. Ona mówi, gdzie? Ja mówię w zasięgu twojej decyzji. Patrzy się. Ja mówię, zdecyduj. Zdecyduj. Ludzie, ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który zdecydował i nie miał. Ja nie spotkałem takiego człowieka, nigdy w życiu.
I ludzie mówią, ty, to takie proste. Ja mówię, proste, tylko trzeba było się przebić, tak? Przez flashbacki egocentryzmu w swojej duszy. Chciałeś być taki, to taki byłeś. Kiedyś do mojej żony przychodzi taka kobieta i mówi, doradź mi w sprawie małżeństwa, tam starsza od niej była z 15 lat. Nasze małżeństwo się sypie. Agata mówi, no ale jak ci doradzi, przecież nie znam w sumie. No. No ale to co mam? Agata mówi, sypiasz ze swoim mężem? Nie, no już nie śpimy ze sobą 3 miesiące. Agata mówi, to co ty chcesz, żeby było? Facet po 4 dniach ma taki poziom spermy, że mu mózg to mówi podnosi. Mówi, co? Ona się patrzy na nią, a ta jej doradza. Mówi, nie wiem, kup stringi, mówi, zacznij chodzić w mieszkaniu, tak? Ona to takie mało duchowa. Agata mówi, ty jesteś normalna. Ty słyszysz, ja do ciebie mówię. Weź się do roboty. Chcesz mieć zdrowe małżeństwo, to nie wypuszczaj faceta z domu z pustym żołądkiem i pełnymi jajami. To proste jak konstrukcja cepa. Czego chcesz? Bóg to powiedział na początku Pisma Świętego. Jesteście jedny czym? Duchem? Ciałem. Ciałem! Tam nawet jedną duszą nie jest napisane, że jesteście. Wow! To co mam robić? Móc się w innych językach i się pieprz z nim. A reszta przyjdzie po drodze. Zbyt brutalne, zbyt mało finezyjne, ja mogę zapalić świeczkę, jak ktoś chce. No tak, no bo ludzie to robią w ogóle, głupoty ludzie robią, rozumiecie o co chodzi? Głupoty w głowach mają. No pokutuj, mówi do niej, pokutuj! To proste. Ale dla człowieka, który jest skoncentrowany nie na Bogu, to jest problem pokuta, bo ona jest związana z decyzją. Ja bym chciał, żeby moc przyszła. Moc! Moc przyjdzie na decyzję. Decyzja, moc, decyzja, moc, decyzja, moc. Nie odwrotnie, nie moc, decyzja. Bo metaneo, tak? To jest decyzja o zmianie myślenia. Decyduje się bez mocy. Moc przychodzi na decyzję. Tak działa pokuta. Dlatego nikt nie może powiedzieć, że nie ma mocy dalej, bo jest dana. Tak? Jest w zasięgu naszej woli. Jest potężna i nieskończona. Łaska Boża, czyli absolutna, absolutna przychylność i pełna zdolność jest w zasięgu nas. Dlatego mi tak bardzo zależy, żebyście słuchali tych nauczań z łaski przez wiarę. Bo ja pokazuję tam naprawdę wiele godzin ten element. Czym jest nowe narodzenie? Pokazuje nam to Ewangelia Marka 1,15 i Dzieje Apostolskie 2,38. Nowe narodzenie jest uwierzenie w zastępczą ofiarę Jezusa. Zmiana myślenia. Czyli podjęcie decyzji, że się nie chce dalej żyć jako stary człowiek, tak? I wyznanie Jezusa jako Pana. To jest nowe narodzenie. Zobaczcie, to nic innego jak pokuta. Inspiracja Boża, umarłem zamiast Ciebie, wstałem z martwych, jestem tutaj dla Ciebie. Teraz człowieku przyjmij to, zdecyduj, że nie chcę żyć jako stary człowiek, a ja jako Święty Duch wejdę w Ciebie i uczynię z Ciebie nowego człowieka. To pokuta. My pokutę głosimy. Rozumiecie, o co chodzi z Ewangelią? Ewangelia to jest głoszenie pokuty. Jak będę was uczył o głoszeniu Ewangelii, to zobaczycie, to w ogóle jest. Bo się, wielu ludzi się nie nawraca, bo oni nie słyszeli Ewangelii prawidłowej. Bo to się głosi ludziom, bo ciebie wiesz, Bóg jest dobry. Ja mówię, uspokój się. Ostatnio Michał Zięcina nam nas w kościele robił nauczanie na temat tego, że Bóg jest dobry. Co, gdzie i dla kogo? On jest dobry. Tylko ta dobroć dociera w określony sposób. Nie? No, po prostu. On nie jest dobry, o jestem dobrym Bogiem. Po prostu. Nie. On jest dobry w określony sposób. On jest dobry dla tych, którzy Jezusa przyjmą. Prawda? Ale niekoniecznie jest dobry dla tych, którzy nie przyjmą. Bo dla tych, którzy nie przyjmą, to on będzie sędzią. Ja nie wiem, czy to jest dobry sędzia. Co to piekło. Ja nie wiem, to w cholerę z taką dobrocią. Tak? On jest dobry w Chrystusie Jezusie.
poza Chrystusem Jezusem. To jest bardzo nieprzyjemna postać. Ja bym się nie chciał z Bogiem spotkać poza Jezusem. Nigdy. Nigdy. Ja bym nie chciał się spotkać z Bogiem poza Jezusem. Żeby mnie urwał łeb. Ludzie. W ogóle kojarzycie jego podejście. Mojżesz jest na górze, tak? Na Synaju. Na dole Izrael robi imprezę bałwochwalczą. Tak? A on to przychodzi do Mojżesza i mówi do niego tak. Wytracimy wszystkich. A z ciebie zrobię nowe pokolenie. Chcesz? Ty. No nie wiem, czy to jest przyjemna postać. Tak? To poza Chrystusem to nie jest przyjemny. To nie jest postać, do której się można przytulić. No. To się nie przytulimy do Boga poza Chrystusem, bo to poza Chrystusem to jest sędzia. To w ogóle to bardzo nieprzyjemna postać. No. Postać, która w ogóle jest nieprzyjazna człowiekowi. Tak jak prąd poza formą izolacji jest nieprzyjazny człowiekowi w ogóle. Przecież cię zabije ten prąd i koniec. Dobry prąd jest. Ale to jest dobry prąd, jak jest izolacja. Tak? Jezus jest taki izolacja dla Boga. Chrystus to jest zaizolowany Bóg. Wtedy go dotknąć możemy teraz. I on jest teraz dobry dla nas. Bo co tam, wiesz, włączasz, wyłączasz na świecie, wszystko pięknie. Ale poza Chrystusem to jest człowiek. To cię rąbnie tak, że teraz będziesz leżał i kwiczał tylko. Rozumiesz? A więc widzimy, że głosimy pokutę. Jasno i klarowno. Czyli on nawołuje, człowiek ma odpowiedzieć. Te elementy są niezbędne w Nowym Narodzeniu. Tak? Bo pokuta jest jedyną formą, która jest w stanie zmienić życie człowieka. Zarówno w Nowym Narodzeniu, jak i w Nowym Życiu pokuta stanowi integralną część. Bez pokuty nie ma Nowego Narodzenia i bez pokuty nie ma sukcesu w życiu chrześcijanina. Chrześcijanin nie odniesie sukcesu w życiu bez pokuty, bez używania pokuty, ponieważ chodzimy po ziemi cały czas ludzie, używamy parę procent tego umysłu naszego, chodzimy w ciałach też. Słowo Boże mówi, że gdy chodzimy w ciele, jesteśmy oddzieleni od Pana. No trudno mamy na tej ziemi. Tak? No trudna sprawa. No ten duch jest zbawiony, no ale ten duch nie dotyka tego świata wcale. Kiedy ten duch dotyka świata? Jak dary uwalniasz gdzieś tam, mówisz w innych językach, to dotyka jakoś tam świata. Świat go w ogóle nie dotyka. Czym my dotykamy świata? No naszą duszą i naszym ciałem. No i nasza dusza i nasze ciało się brudzą. I my potrzebujemy pokuty. Potrzebujemy nawracania się. Nie nawracania się ku pójściu do nieba, ale nawracania się ku osiągnięciu sukcesu. Zmieniamy nasze myślenie, mamy jakieś poglądy, które kiedyś nabyliśmy. Tak? Zobaczcie. Jeszcze raz temat finansów, bo to bardzo fajnie na tym się pokazuje. Jezus mówi więcej o pieniądzach niż o sprawiedliwości Bożej w ogóle. On cały czas o tych pieniądzach i tam tłumaczył i tłukł im do głowy. Bo to takie dotykalne jest mocno. Kiedyś nas nauczono, że mamy działać jak grabie. Takie namaszczenie grabi. Każdemu człowiekowi się go wbija do głowy. Do siebie, do siebie, do siebie. Tak? Nawracasz się do Jezusa i słyszysz informację. W ogóle inną niż do tej pory ci mówią. Ta informacja brzmi tak. Bardziej błogosławioną rzeczą, czyli bardziej cię uszczęśliwi, jak będziesz komuś dawał, niż jak będziesz od kogoś brał. Całe życie się uczyłeś, że masz brać. No uczyłeś się, żeby brać. No bierzesz ciągle coś. No. Należy mi się, wypracowuję. Zobacz, można być niesamowitym filantropem, super, wszystko się cieszysz. No ale mnie ciekawi taki filantrop przeciętny, któremu nie zapłacą pensji jednej. Taki w świecie, no pójdzie, kurczę, będzie się sądził, no nie dałeś mi pieniędzy. Mam taką znajomą, nie zapłacił jej szef, proszę ciebie, pierwszej pensji, tak? Wzięła mu w komputer, wyniosła do domu. Szef dzwoni, gdzie jest komputer? On mówi, gdzie jest pensja? Taka zaradna dziewucha. On mówi, jak no wyniosłeś komputer? On mówi, a ty nie zapłaciłeś pieniędzy. On mówi, a pójdę na policję, idź. Na policję, powiedz, że ci komputer. Mam w domu komputer, ci oddam komputer, jak mi pensję. No płacił mi po pensję, wiecie, co chodzi. No, taka koleżanka.
normalnie, to jest uczciwie w ogóle wszystko. Dlaczego miałaby stratę ponosić? W świecie nas uczą, no nie ponoś straty. No tam możesz komuś dać, ktoś bądź miłym człowiekiem, jesteś humanistą, no to tutaj się podziel, tam się podziel. No ale sobie zostaw też, no. Bez przesady. A Bóg mówi, ale daj spokój, tam oddaj. Zobacz, co to jest? No przecież potrzeba pokuty, żeby zmienić myślenie. Ja byłem złodziejem, złodziejem. To był mój zawód. Nie byłem złodziejem z przypadku, tylko złodziejem z wyboru. W ogóle bardzo chciałem być złodziejem. Złodziej dobrze zarabia, dobrze się trzyma, dobrze mu w życiu. Byłem złodziejem, handlarzem narkotyków, producentem narkotyków. W ogóle bardzo dobrze mi się wiodło w życiu. Działałem jak grabie. Teraz się nawracam i się okazuje, że dawać. Jak to dawać? Trochę tam dać mogę. Czemu mam nie dać? To ja mam tłuczone, w ogóle dawaj teraz. Dawaj swój czas ludziom, dawaj swoje pieniądze, dawaj swoje serce, dawaj swoje życie. A co mnie zostanie? A przecież ty nie żyjesz. Ty nie żyjesz. Po co ci? I rozmawiaj w ogóle. I rozmawiajmy w tych kategoriach sobie, tak? Ja potrzebuję pokuty. Ja muszę zmienić myślenie, bo ja się wścieknę. Ja muszę przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, ja mam problem z dawaniem. To jest problem na poziomie mojego umysłu. Mam chorą bańkę. Mam wmontowany w siebie system grabi i bardzo dobrze mi to idzie. Trochę się teraz ulepszyłem, to chętnie coś tam dam. Powiedzmy takie grabie bez jednego zęba. Chętnie ciągną trzema. Jeden zostawię, dla kogoś rozdam. Normalnie po żydowsku, jak w Starym Testamencie przeczytałem. Ty, ale ja czytam Nowy Testament. A tutaj widzę teksty, że przychodzi facet ustawiony całkiem nieźle do Jezusa i mówi tak, przestrzegam wszystkich przykazań. A Jezus mówi do niego, jednego ci brak. Rozdaj wszystko, co masz. I chodź za mną. No i koniec. No ja potrzebuję pokuty. Ja muszę przyjść do Boga, bo ja nie mogę wszystkiego rozdać. Brak, ja rozdam. No to ja tutaj znaczy rozdać. Ja się do tego nie nadaję. Klękam na kolana i mówię, Panie Boże, decyduję się rozdać wszystko. Ale nie umiem. To teraz przyjmuję moc krzyża. Rozumiecie, co robię? Pokutuję. Pokutuję, bo ja chcę. I to się zaczyna. Proces zmiany myślenia. Zaczyna działać moc krzyża. Arturek miesiąc po miesiącu i rok po roku staje się dawcą. Co zadziałało? Pokuta! On zainspirował, Arturek odpowiedział, chociaż w ogóle się do tego nie nadało. Moc przychodzi na metaneo. Zawsze i we wszystkim. W każdym temacie. W temacie małżeństwa. W temacie takim, w temacie takim. Rozumiesz? Mam problem taki, podejmuję decyzję zmiany, zmiana, zmiana, zmiana. Nie staram się, ale decyduję. I moc przychodzi. Zawsze tak jest, bo pokuta działa. Pokuta to jest stała, a nie wypadkowa w naszym życiu. Jestem dzisiaj, jestem w stanie powiedzieć, ja jestem człowiekiem pokuty. Ja, Artur, jestem człowiekiem pokuty. Ja się w ogóle z tym nie boję. Ludzie, ja jestem apostołem, bo zakładałem kupę kościołów, robię w ogóle naprawdę konkretną robotę wszędzie. I przychodzi do mojego życia taki moment, jakieś powiedzmy 2 lata temu, ja zaczynam wchodzić, powiedzmy, niecałe, no tam powiedzmy 1,5 roku temu, zaczynam wchodzić w nowy pewien etap zrozumienia. Rok po roku zaczynam się w nim poruszać i dochodzę do miejsca, które mnie przerażać zaczyna. Dochodzę do miejsca w moim życiu, w którym zderzam się, uważam, z największą siłą demoniczną, jaką odnalazłem we mnie po tylu latach nawrócenia i będąc w służbie. Wiecie, z czym się zderzam? Zderzam się z tym, że ja się boję bliskości. Boję się. Co się dzieje dalej? Jak zaczynam rozważać ten temat, zaczynam sobie zdawać sprawę,
że całe moje życie ułożyłem tak, żeby mieć dystans w stosunku do ludzi. Posłuchajcie, co się dzieje. Ja jestem rasowy przywódca. Byłem w świecie i jestem teraz. To jest talent, który przeszedł przez krzyż. Ja mam taki talent. Po prostu nie słuchają ludzi. Słuchali mnie kiedyś, słuchają mnie teraz. Teraz doszło namaszczenie do tego. Tak. I naprawdę mi to idzie bardzo dobrze. Jestem świetnym organizatorem. Potrafię ustawić, poukładać i tak dalej. I teraz moje wartości przywódcze, które dostałem od Boga, użyłem do tego, żeby się zdystansować od ludzi. Odskoczyłem sobie od nich. Fajnie sobie zarządzać, być autorytetem, do nikogo, nikomu nie podlegać, rozumiecie? I nie być przy nikim zbyt blisko, żeby ci ktoś krzywdy nie zrobił. Ja po latach nawrócenia staję twarzą w twarz z taką siłą demoniczną. Rozumiesz? Od dziecka mi się to ciągnęło, od dziecka. Ale byłem przez całe lata przerażony tym zjawiskiem. Okazuje się, że jestem 20 parę lat w związku z moją żoną, tak? I że wcale tak bardzo my się nie znamy. Razem służymy, razem budujemy. Okazuje się, że ja jestem zdystansowany. Jesteśmy profesjonalistami duchowymi. Rozumiecie? Potrafimy wszystko ogarnąć. Od strony w ogóle ducha. Ale moje emocje są zdystansowane. Ja nie umiem się otworzyć. Ja nie umiem powiedzieć o tym, czego ja potrzebuję. Rozumiecie? Jestem terapeutą. Wyprowadzam ludzi z kanałów, a sam mam problem. Rozumiesz? Lekarzu, ulecz sam siebie. Przychodzę do Boga i mówię, tato, mam problem z bliskością. Boję się. Boję się powierzyć kogoś. Boję się. Po raz pierwszy w życiu to mówię. Klęczę przed nim, mówię, boję się. Ale nie chcę tak ojca. To jest, mówię, ostatnie stadium lęku w moim życiu. To jest ostatni bastion. Mówię, Boże mój, pokutuję z tego. Nie mam siły do tego. Nie umiem. Nie umiem podejść do człowieka i powiedzieć, powierzam się Tobie. Zdecyduj o moim życiu. Nie umiem tego zrobić z moją żoną nawet. Jestem mistrzem w decydowaniu. Robię to dobrze, ale to nie jest kwestia, czy ja to robię dobrze, czy źle. To jest kwestia tego, że ja się boję powierzyć. Pokutuję. I co się zaczyna dziać? Przychodzi moc. Przychodzi moc. Zaczynam rozmawiać o moich emocjach z żoną. Zaczynam mówić o tym ludziom. Ludzie, ja bym wam nigdy tych rzeczy nie powiedział o sobie. Ja się panicznie bałem, że jak ja w ogóle w kościele powiem o tym, że ja mam jakieś słabości emocjonalne, to że mnie ludzie nie będą chcieli słuchać i że mnie odrzucą. Ja w życiu nie powiedział. Rozumiecie? Nigdy. To jest lęk przed bliskością. I masa kaznodziei tak ma. Trzymają się na dystans. Pastorzy, liderzy. Rozumiecie? Łatwo być przywódcą na dystans. Rozumiesz? Łatwo. Łatwo być pastorem. Trudno być przyjacielem. A szczególnie przyjacielem osób, które są od ciebie słabsze. Silniejszym to jeszcze jesteś w stanie się jakoś tam popowierzać. Ale słabszemu? Rozumiecie? Ale co robię? Pokutuję. Pokutuję. I przychodzi moc. Przychodzi moc. Przy okazji wychodzi wiele innych czynników. Wyswobadzam się z nich w bardzo szybkim tempie. Jestem w szoku, jak to idzie. Zaczynam się powierzać ludziom. Zaczynam być blisko. Blisko. Zaczynam odczuwać przyjemność bycia z ludźmi. Chęć. W ogóle przestaję mieć potrzebę napominania kogoś. Na takich zasadach, jak było wcześniej.
że ja wcześniej napominałem masę ludzi, dlatego że się bałem, że jak oni popełnią błąd, to ten błąd dotknie mnie. Wcale ich nie napominałem, dlatego że ja taki święty jestem. Ale miałem straszkę, że przecież jak oni są w moim zespole, a robią, a popełnią jakiś błąd, to mnie to trafi. A mówiłem, wiesz, to trzeba inaczej, ale zawsze pod siebie to było. Bo jestem strategiem, widziałem, do czego to doprowadzi. To samo robiłem z moją żoną, ustawiałem ją sobie. Rozumiecie? Ale zacząłem pokutować. I przyszła moc. I dzisiaj się umiem powierzać. Umiem. Więcej. W ogóle to lubię. Ani nie spadła moja siła, ani nie spowodowało to, że ludzie przestali brać, uznawać mnie za autorytet. Absolutnie nie. Powiem więcej. To się tylko wzmogło. I Bóg do mnie powiedział ostatnio. No i co? Bardziej błogosławioną rzeczą jest zdawać niż brać, nie? Mówię, tak, Panie. Tak. Tak. Chcę Ci pokazać, co to jest pokuta. I nie ma, że ona nie jest dla kogoś. Czy Ty jesteś apostoł, czy Ty jesteś profesor, czy Ty jesteś ktokolwiek inny. Stara, dobra pokuta w Twoim życiu musi być na miejscu z głównymi narzędziami. Nie ma, że wyrosłeś ponad. Nie ma, że to się nie przydaje. Są klasyczne narzędzia, które zawsze się przydają. Młotek, śrubokręt gwiazdkowy, płaski, to są rzeczy, które są na wyposażeniu każdego domu. Ty możesz nie mieć specjalistycznego klucza do kręcenia rur, bo ty niekoniecznie jesteś hydraulik, ale podstawowe rzeczy musisz mieć. Ok? To musi być w domu. W domu. W domu. Pokuta to narzędzie Boga. Pokuta to narzędzie Boga. Pokuta to nie jest umartwianie się. Pokuta to nie jest bycie załamanym. Pokuta to nie jest wylewanie, tu, wiecie, litrów łez. O, jaki jestem nic, ja nie jestem nic. Ja kiedy klękam przed moim Bogiem, to ja nie jestem nic, ja jestem król. A klękam przed królem moim. Tak. I co ja robię? Metaneo, ja decyduję. Ja nie jestem załamany. Pokuta nie załamuje, pokuta podnosi. To diabeł załamuje, to potępienie załamuje. Tak? Ale nie pokuta. Pokuta wygląda w ten sposób. Jest ser. Rozumiem, o co chodzi, Panie. Biorę to Boże i przyjmuję Twoją moc. To jest pokuta. 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 Był taki generał, nazywał się Patton. Jak nie wiedzieli, kogo posłać, to posyłali Pattona. Patton był absolutnie w ogóle... To była przeciwna postać. Opowiedz sobie film Patton. Co to był w ogóle za człowiek? On potrafił w ogóle podejść do oficera, tak? I go spoliszkować. Tak. Bo oficer w ogóle miał wykonać konkretne zadanie, tak? Nie wykonał, mówi, kto ty jesteś? Jesteś żołnierz? Żołnierz? Jest sytuacja taka na tym filmie, jak on w ogóle spoliczkował jakiegoś tam w ogóle oficera, rozumiesz? I leci w ogóle samolot niemiecki, przelatuje i strzela, tak? A ten w ogóle taki wściekły, pistolet wyjmuje i wali do tego samolotu, generał! Tak? Mówi, świnio! Taki był Patton. To był człowiek, który rozumiał potrzebę zmiany. Pokuta, tak? To zrozumienie potrzeby zmiany. Pokuta to decyzja o tej zmianie. Pokuta to nie jest rozkliwianie się w sobie i grzebanie się w środku. Pokuta to jest przyjęcie prawdy Bożej i odpowiedzenie na nią decyzją. To jest pokuta. Rozumiesz? I pokuta musi być w Twoim życiu. Pokuta nie ma nic wspólnego z potępianiem się, z poniżaniem, z mówieniem jestem zerem. Nie, jestem mistrzem, dlatego podkręcam tempo. Podkręcam tempo, bo kto ma, temu będzie dodane. Kto ma, temu będzie dodane. Napisałem artykuł, niesprawiedliwy Bóg teraz. Bóg jest niesprawiedliwy po ludzku. W ogóle po ludzku to jest niesprawiedliwa postać. On mówi, kto ma, temu dodam. A kto nie ma, to i to, co myśli, że ma, to mu zabiorę. Na cholerę mu, jak mi tak nic nie produkuje. To w ogóle wiecie. Zaraz przyniosę tym, co mają. To im dam.
Taki Bóg jest. Po co to komu mówię, wiesz, tam będzie miał i po co, gdzie kisił. Pokuta to nie wyrzuty sumienia, ubolewanie czy załamywanie się. To nie to. Choć odczucia mogą takie być. Odczucia to są nieważne. Pokuta to nie są religijne obrzędy. Prawda? To nie poprawianie swojego życia, myśląc, że to się będzie podobać Bogu. To nie jest pokuta. Pokuta to jest przyjście na surowo do Boga. Powiedzieć tak, widzę Twoją prawdę i widzę swoje życie. I widzę, że moje życie jest inne niż Twoja prawda. I teraz nie będę ściemiał, Panie. Jestem w takim stanie w mojej duszy, a nie w innym. Ale wiem, Duchu Święty, że jest moc do zmiany w moim życiu. Ja teraz decyduję, Duchu Święty, o zmianie. Przyjdź, Duchu Święty, w to miejsce. Zapraszam Cię i poniosę każdą cenę. Zapłacę cenę. Przed pokutą mówię, zapłacę cenę. Cenę. Jestem w jednym mieście, na spotkaniu głoszę tam, nauczam. Po spotkaniu podchodzi do mnie człowiek i mówi do mnie tak. Żyję wiele lat z kobietą bez ślubu. To kobieta jest niewierząca. Mówi, pastorze, wracam dzisiaj do domu, pakuję swoje rzeczy i wychodzę. Ja położę na niego ręce, mówię, pokutujesz. I zrobisz to. Spotkałem go za miesiąc. Mieszkał w innym miejscu, był też na moim spotkaniu. Ja mówię, co zrobiłeś? On mówi, tak jak powiedziałem, wróciłem do domu, a oni normalnie w zgodzie żyli. Normalnie, taki konkubinat taki. On po prostu z Chrystusem był, tylko sobie po prostu poszedł w kompromis i żył z nią wiele lat, z tą kobietą, nie? To nawet nie była zła kobieta jakaś taka. Tylko córka diabła. I on tam normalnie się z nią żył. Rozumiecie? I on przyszedł, spakował to wszystko, ona się na niego z rękami narzuciła. Gdzie idziesz? Mówi, odchodzę od ciebie. Nie chcesz przyjąć Jezusa? Nie chcesz żyć jak trzeba? Idę. Ona się darła. On mówi do mnie, to demoniczne aż było. Bo wsiadłem w samochód i tyle. Przyjechałem, wynająłem tu mieszkanie w tym mieście teraz. To była pokuta. Normalny człowiek pokuty. Czeka akcji. Też facet tam po 30 taki nie jakiś, wiecie. Takie coś robił. To jest pokuta. Posłuchał prawdy. Zmienił myślenie. Podjął decyzję, przyszła moc, wykonał działanie, tak? Rozpoczął się nowy przedział życia. Pokuta rozpoczyna nowe przedziały życia, rozumiecie? Pokuta rozpoczyna nowe przedziały życia. Pokuta nie zakleja starych dziur. Rozumiecie? Zobacz, nas nauczono takich głupot. Dawno temu, tuż po moim nawróceniu, to był rok 2002. Wziąłem ślub w styczniu. Jeszcze Agata była nienawrócona. I w Warszawie głosiłem Ewangelię takiemu człowiekowi, w takim biurze. Tam jakiś interes zacząłem z nim robić. I były to jego urodziny. I on do mnie mówi, napijesz się kieliszek. Ja mówię, napiję się. Wypiłem kieliszek wódki z nim. Zawsze taką wielką Biblię ze sobą nosiłem. Bo ja wszystkim głosiłem. Słuchajcie, wiecie, tam z tą wielką Biblią. Jemu też. Wyszedłem stamtąd. I sobie śpiewałem taką piosenkę. Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. I szedłem do prostytutki. Poszedłem do prostytutki. Po wszystkim zapłaciłem jej. Tak, byłem zdemonizowany jeszcze w tamtym czasie. Tuż po ślubie mówię. Myślałem, że oszaleję. Rozumiecie? Mój wewnętrzny człowiek cały czas informował mnie o potężnym konflikcie. Przez cały czas. Łącznie z tym czasem, kiedy z nią byłem. Miałem cały czas konflikt. Ale demony mnie pchały. Moje porządliwości były poruszane. Wybiegłem od niej. To było w centrum Warszawy. Byłem wtedy w kościele zielonoświątkowym na Siennej. Ten kościół był 5 tysięcy dalej. Mieszkał tam pastor.
Wpadłem do niego do domu. Płakałem. Wyciągnąłem go z mieszkania. Mówię, Arek, umieram. Ja byłem jeszcze wtedy w stanie, że myślałem, że zbawienie straciłem. Rozumiecie? Byłem w takim miejscu, bo byłem rytym zielonoświątkowcem z popsutą banią przez ten system. Rozumiecie? System, potem się musiałem wyrzekać duchów zielonoświątkowych. W ogóle wiecie. To demony, są demony zielonoświątkowe. Tak samo jak baptystyczne, różne. Człowieku, to jest cała plejada tego. Cały panteon. Ja tam ryczałem ze 40 minut. On nie wiedział, co ma ze mną zrobić. Stał przy tych schodach tam i mówi do mnie, widzę, że żałujesz. Bóg ci na pewno odpuścił. Ale nie wiem, kiedy wrócisz do relacji z nim z powrotem. Doradztwo takie miałem. Ja to przyjmowałem jako normę. Uważałem, że jak najbardziej, należy mi się. Byłem z prostytutką za 80 zł. Rozumiesz, o co chodzi? Należy mi się, żeby się teraz do mnie nie odzywać. No. Może chociaż przez dłuższy czas. Może trzeba mnie wywalić w ogóle z systemu na jakiś rok, no nie wiem. Zszedłem na dół pod ten zbór, usiadłem sobie na piaskownicy i otworzyłem tą moją Biblię. Zacząłem ją czytać. I czytam. Nie zostawię cię, nie opuszczę. Jestem z tobą. Jestem twoim ojcem. Rozumiesz? Ja zacząłem rozumieć coraz lepiej, o co w tym chodzi wszystkim. Pokucie mogą różne rzeczy towarzyszyć, ale to jest nieważne. Ważne jest to, co ty zdecydujesz. Ważne, czy się zgadzasz z Bożą prawdą. Ważne, czy ty się zaprzyjaźnisz z pokutą. Czy wsadzisz ją do twojej skrzynki z narzędziami. To jest ważne. Czy będziesz jej używał, kiedy trzeba. Czy będziesz czujny. Nie dla niego. Dla siebie. Pokuta nie jest dla niego. Pokuta jest dla ciebie. Jemu niepotrzebna pokuta. On Chrystusem załatwił wszystko. Pokuta to twoje narzędzie. To narzędzie twojego sukcesu. Pokutą zamkniesz mordę diabłu. Pokutą przejdziesz na drugi brzeg. Pokutą. Pokutą. Rozumiesz? Ściągniesz moc z krzyża Golgoty. Właśnie tym. Stosuj te rzeczy. Niech to będzie coś, co jest dla ciebie stałe. A nie wypadkowo. Pokuta to zmiana myślenia, czyli właściwa ocena własnego życia i postępowania na podstawie przekonania w sercu w odniesieniu do Bożego, do Bożej prawdy. To jest pokuta. Pokuta to odwrócenie się od tego, co do tej pory się uważało za słuszne. To przyjęcie argumentów Boga. Zdecydowanie. Rozumiesz? Nie bójmy się pokutować. To cię nie poniża. To cię uszlachetnia. W jakimkolwiek miejscu życia i służby będziesz. Bądź człowiekiem pokuty. Ja tak żyję. Nie boję się Boga. Kocham Go. Jestem pewny zbawienia. Ale pokutuję dlatego, żeby trzymać pion. Ponieważ mam być skuteczny. A nie mogę być skuteczny, jeżeli będę w jakimś błędzie. Pokuta wyprowadza z błędów. Panie, proszę. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci, jakiś Święty Duch. Dziękuję Ci, Święty Duch, że Ty pracujesz teraz w nas i to, co było powiedziane, przechodzi z naszego umysłu do naszego ducha. Że tam to jest zamieniane w wiarę, bo wiara jest ze słyszenia Twojego słowa.
Ojcze, my jesteśmy świadomi tego, że Twoje objawienia są dzisiaj w nas, w tych tematach, które zostały powiedziane. Ojcze, ja dziękuję Ci, że to, co jest, co się stało przez te ostatnie trzy dni, będzie podstawą do tego, co będziemy robić przez kolejne miesiące. Ojcze, niech to ludzie będzie obrudowane i pomocne. Ojcze, ja nakładam kres Jezusa na ludzi. Ustanawiam, że diabeł nie wykradnie mi się jeszcze niczego, co zostało powiedziane. Amen. Amen. Amen.